Gościem popołudnia wnet jest Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, publicysta, doktorant prawa międzynarodowego, specjalizujący się w tematyce państw postsowieckich i w państwach nieuznawanych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tomku, ty bardzo często wyjeżdżałeś na Białoruś, śledzisz tę sytuację tam. Jak oceniasz to, co teraz dzieje się za naszą wschodnią granicą? Przede wszystkim myślę, że należy tę sytuację spojrzeć jakby na dwóch płaszczyznach. Pierwsze, oczywiście mamy do czynienia z gwałtownymi protestami, z wyjątkowo brutalnymi działaniami władzy. No i jednocześnie perspektywy na to, żeby w tym momencie na fali tych protestów doszło do jakiejś kluczowej zmiany, są bardzo niewielkie. Natomiast z drugiej strony to, że w ogóle do tych protestów doszło, to, że taka jest ich skala, jednocześnie to, że właśnie w tak bardzo brutalny sposób zareagował prezydent Łukaszenko, świadczy w mojej ocenie o tym, że na Białorusi dokonuje się pokoleniowa zmiana, która skutkuje równocześnie zmianą tożsamościową. Myślę, że my obserwujemy przebudzenie narodu białoruskiego i to jest coś niezwykłego, coś bardzo ważnego, coś, co w dłuższej perspektywie czasowej może całkowicie zmienić sytuację na Białorusi. A co mogło być tym takim punktem zapalnym, albo czy można wychwycić taki moment, który tak naprawdę zmusił Białorusinów do wyjścia na ulicę, który zmienił tą taką stagnację, no bo to nie jest sytuacja, z którą mamy miejsce od wczoraj tam na Białorusi. Tak, znaczy ja myślę, że te protesty, oczywiście no bezpośrednim iskrą były sfałszowane wybory, ale także bardzo mocna kandydatura Tetrany Cjanowskiej, która była sobą w stanie porwać Białorusinów. Natomiast to są te zapalniki. Natomiast sam proces zaczął się znacznie wcześniej. Związany jest on z tym, że na Białorusi w zasadzie już od 10-15 lat tak naprawdę kształtuje czy krystalizuje się nowa, młodsza warstwa średnia. Pamiętajmy, że na Białorusi, zresztą za sprawą tak naprawdę reform również prezydenta Łukaszenki, czy jego programu ożywienia gospodarczego, bardzo dynamicznie rozwija się sektor IT, wysokich technologii, w którym pracuje bardzo wielu młodych ludzi w średnim wieku. Ponadto no, młodzi Białorusini też mają dostęp do nowoczesnych technologii, do komunikatorów internetowych. Oni po prostu widzą, że świat poza Białorusią wygląda inaczej. I zaczynają mówić dosyć. Nie chcemy żyć w kołchozie przygotowanym przez baćkę, przez Aleksandra Łukaszenkę, tylko chcemy żyć tak, jak żyją nasi rówieśnicy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie. I to nie tylko pod kątem materialnym, ale również pod kątem tych wolności osobistych i demokratyzacji życia publicznego. A więc jak mówię, te wybory to jest pewna iskra, pewna kropla, która przelała czarę goryczy, ale to, że do tych protestów mogło dojść, jest wynikiem dłuższego procesu społecznego, który będzie się, przynajmniej w mojej ocenie, w najbliższych latach się nasilał. No i to też powoduje, że reżim prezydenta Łukaszenki może słabnąć. Krótko mówiąc, on chyba trochę jednak jest człowiekiem zmienionej epoki. On jest takim dyktatorem w stylu zmierzchu Związku Sowieckiego i początku okresu postsowieckiego, a tymczasem musi się mierzyć i bezpośrednio z kandydatką, ze Swietłaną, ale też ze społeczeństwem, które żyje już jednak w wieku XXI. I to jest podstawowa trudność. I w tym kontekście prezydent Łukaszenko staje się po prostu anachroniczny, choć, co chciałem podkreślić, to nie oznacza, że on nagle utraci władzę, że zobaczymy rewolucję, która go obala. Ten reżim jest cały czas bardzo silny, bardzo zdeterminowany, żeby tą władzę utrzymać. No a ponadto pamiętajmy, i to jest chyba najpoważniejsze zagrożenie w całej tej układance, że po prostu nad Białorusią unosi się mroczny cień Kremla. To jest bezpośrednia strefa, rosyjska strefa wpływów. Prezydent Putin absolutnie nie może sobie pozwolić na, mówiąc kolokwialnie, utraty Białorusi. No i to też jest kolejne zagrożenie, bo pytanie, co po prezydencie Łukaszence. Czy jest tutaj szansa na praktycznie dojście do władzy sił prodemokratycznych, prozachodnich, czy wprost przeciwnie, zachodzi ryzyko, że nawet w wypadku odejścia prezydenta Łukaszenki od władzy, po prostu Kreml będzie chciał na jego miejsce osadzić jakiegoś swojego człowieka. Inaczej może, to, że będzie chciał, to jest pewne. Pytanie, czy mu się to uda, a więc Białorusini jako społeczeństwo, jako naród się zmieniają, chcą być tacy jak mieszkańcy Zachodu, chcą mieć również swoją tożsamość narodową, no ale niestety pozostają w żelaznym uścisku
Kremla. No i to oczywiście jest wielkie wyzwanie również dla Polski, jak sobie z tą sytuacją radzić, jak można wspierać Białorusinów, no bo pamiętajmy, że przecież to jest nasz sąsiad. A przede wszystkim też to jest strefa buforowa, która oddziela nas od Rosji, bo już tak może odchodząc od takich aspektów tego, że chciałoby się pomóc Białorusinom, bo jest taki ludzki odruch, to jeszcze jest ten dodatkowy wymiar geopolityczny i to, że Białoruś po prostu oddziela nas od Rosji. Tak, oczywiście, więc w tym znaczeniu Białoruś jest państwem buforowym, znajduje się w pewnej sferze zgnotu. Niewątpliwie marzeniem Putina byłoby to, żeby w Brześciu stanęli rosyjscy pogranicznicy i rosyjscy żołnierze. Pamiętajmy też z punktu widzenia takiego strategicznego, no Białoruś, północna część Białorusi graniczy z Suwalszczyzną, czy mówiąc językiem strategów wojskowych, przesmykiem suwalskim, to jest ten wąski pas terytorium Polski, które zapewnia jedyne lądowe połączenie pomiędzy państwami bałtyckimi a resztą państw wchodzących w skład NATO. I on jest wciśnięty pomiędzy obwód kaliningradzki i Białoruś. Wariant, w którym Białoruś staje się krajem całkowicie zależnym od Rosji, takim państwem marionetkowym, no oznacza, że również ta część naszego terytorium w przypadku jakiegoś konfliktu, choćby hybrydowego, może być bezpośrednio narażona na atak, a zatem kwestia Białorusi to jest po prostu kwestia polskiej racji stanu i naszych żywotnych interesów jako państwa. Ale te demonstracje na Białorusi wciąż trwają. Dzisiaj miałam połączenie z dziennikarzem telewizji Bielsat prosto z Grodna, który opowiadał zatrważające historie i które dzieją się na ulicach Grodna. Jednocześnie w tych wszystkich miastach zdaje się, że te demonstracje nie mają jakiegoś jednego głównego lidera, a główna kontrkandydatka Łukaszenki wyjechała za granicę. Czy ktoś taki może się za chwilę wyłonić ze sceny politycznej na Białorusi? Obawiam się, że w najbliższym czasie chyba nie. No to jest ten pewien problem, z którym jednak opozycja demokratyczna na Białorusi mierzy się już od jakiegoś czasu. To jest brak wyraźnych liderów. Stąd też Swietłana była takim pewnego rodzaju odkryciem. To było niezwykłe, że ona dzięki swojej charyzmatycznej postawie, determinacji, ona była w stanie wokół siebie zgromadzić Białorusinów. Oczywiście teraz, będąc poza granicami swojej ojczyzny, będzie to znacznie trudniejsze, ale jednocześnie no właśnie też ten brak wyraźnych liderów, to jak pani redaktor zauważyła, to rozproszenie tych protestów wskazuje, że to nie do końca jest tak, że mamy tutaj jeden blok polityczny, który steruje tymi protestami, tylko że jest to spontaniczna odpowiedź po prostu Białorusinów jako takich, którzy również krzykując się na demonstracjach, formujących demonstracjach, no korzystają z social mediów, które ze swojej istoty mają właśnie charakter rozproszony, więc też w tym znaczeniu te protesty, demonstracje, bo to jeszcze nie jest rewolucja, ale te masowe protesty mają charakter właśnie bardzo współczesny, bardzo nowoczesny, taki bardzo obywatelski i myślę, że to jest kolejna rzecz, która jest trudna dla zrozumienia dla prezydenta Łukaszenki, dla którego przeciwnik polityczny to powinien być jeden monolit, jeden gmach z bardzo wyraźnym liderem, którego można atakować. Tutaj no, prezydent toczy po prostu wojnę, walkę ze swoim narodem, nie z jedną konkretną personą, czy jedną konkretną siłą polityczną, ale po prostu ze zwykłymi Białorusinami. Jak rozmawiasz z osobami, które mieszkają na Białorusi i obserwujesz tą sytuację i znasz po prostu Białorusinów, jak te demonstracje mogą dalej się potoczyć? Czy to jest tak, że one trochę ustaną w przeciągu najbliższych dni? Twoim zdaniem, bo oczywiście tego nie wiemy. Jaki może być rozwój tej sytuacji? Wydaje mi się, że te demonstracje będą raczej wygasały, że ta bardzo brutalna, zdecydowana odpowiedź reżimu powstrzymała tą rewolucyjną falę, aczkolwiek chciałbym zaznaczyć, że to jest tylko jakieś moje przypuszczenie, ponieważ pamiętajmy, no, że z rewolucjami zawsze jest ten problem, że nigdy nie wiemy, kiedy została przekroczona masa krytyczna, kiedy pewne protesty zamieniają się w ruch na tyle masowy, że zmiata wszystko, co stanie mu na drodze, jak to wydarzyło się na Majdanie Niepodległości, na Ukrainie. I naprawdę wychwycić taki moment jest niezwykle, niezwykle trudno. Także to jest moje pewne przypuszczenie. Obawiam się, że jednak w tym momencie ta masa krytyczna nie została przekroczona, że to starcie, tą bitwę wygra Aleksandr Łukaszenko, ale jednocześnie myślę, że to również oznacza, że właśnie trwa po prostu wojna pomiędzy Białorusinami, zwykłymi Białorusinami, którzy chcą być wolnymi ludźmi i reżimem, więc bitwa może być przegrana, ale to absolutnie nie oznacza końca wojny, która może rozwijać się po prostu
dynamicznie w najbliższych latach i dlatego tym bardziej powinniśmy o Białorusi pamiętać. Myślę, że to jest duży błąd, że jakoś często Białoruś z polskiej perspektywy jest traktowana jako taki egzotyczny kołchoz zamieszkany przez nawet nie obywateli, ale przez jakichś takich trochę niewolników prezydenta Łukaszenki. No właśnie tak nie jest. Białorusini pokazali, że jako naród dojrzewają i my o nich nie powinniśmy zapominać. Nawet jeżeli ta rewolucja za chwilę się skończy, to po prostu musimy patrzeć w stronę Białorusi, śledzić tę sytuację i wypracować spójną politykę, która umożliwi nam wspieranie aspiracji Białorusinów, też pamiętając, że przecież my przez wieki tworzyliśmy po prostu jedno państwo i byliśmy bratnimi narodami. Bardzo serdecznie dziękuję. Sytuację na Białorusi przybliżał Państwu Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, publicysta zajmujący się tematyką państw postsowieckich i państw nieuznawanych. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję i życzę Państwu dobrego popołudnia.